Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą, a raczej podać Ci przepis na fantastyczną, bardzo dobrą dietę oczyszczająco-regenerującą. Jest to dieta, której nie znajdziesz w internecie, nie znajdziesz jej w książkach, nie poda Ci jej nikt w telewizji. Dieta unikalna. Skąd ją mam? Jak ją zdobyłem? Otóż tutaj, rzecz właśnie na tym YouTubie, na którym jesteśmy, namierzyła mnie dziewczyny z zamkniętego koła. Co to jest? Jest to grupa dziewczyn, które ja określiłbym jako współczesne czarownice, wiedźmy. Mam nadzieję, że to określenie w niczym im nie uwłacza. Może raczej określmy to zwyczajniej grupa koleżanek, przyjaciółek, które mają duże wiadomości na tematy związane z ezoteryką, ze zmienianiem rzeczywistości, które mają duże umiejętności. A więc spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Byłem pod dużym wrażeniem ich wiedzy, ich umiejętności, ale co mnie jeszcze zaskoczyło? Już mówię dziewczyny, a są to kobiety w moim wieku, niektóre jeszcze lepiej. Oprócz ich wiedzy i umiejętności zaskoczyła mnie jakaś taka świeżość z nich bijąca. Taki blask, powiedziałbym nawet pomimo wieku, dziewczęcość. Jak to robią? Wydobyłem. Wydobyłem od nich jeden z elementów, którym zapewniają sobie tak dobry wygląd. Nie dosyć, że go wydobyłem, to jeszcze dostałem pozwolenie na przekazanie go Wam. Dieta. Nie jest to dieta całkowita, jest to 13-dniowy okres oczyszczająco-regenerujący organizm. Co jakiś czas dziewczyny stosują tą dietę przez 13 dni. No, zdziwiłbym się, gdyby była inna cyfra przy czarownicach czy wiedźmach. Ja zresztą też bardzo 13 lubię, uważam ją za szczęśliwą liczbę. 13-dniowa dieta, bardzo prosta. Zresztą jak wszystko, co genialne, musi być proste. Pozwolisz mi tutaj, że na wszelki wypadek wspomogę się z karteczką, żeby niczego nie zaniedbać. A więc przez te 13 dni na pierwszy posiłek 3 banany zmiksowane z 50 gramami nasion konopnych łuskanych. To razem z wodą zblendowane. Nie bój się tu nasion konopnych, one nie zawierają tetrahydrokannabinolu, tak jak liście konopi, więc w niczym tutaj nie zmienią Twojego postrzegania świata. A więc te 3 banany miksujesz z łuskanymi ziarnami konopnymi, z wodą i do tego na deser 3 orzechy brazylijskie. Drugi posiłek. Najpierw jedna pomarańczka, jeden grejpfrut. Potem żółta soczewica gotowana. Można dodać soli. Sól dodajesz oczywiście na koniec gotowania, jak w każdym innym przepisie. Plus do tego dynia piżmowa. Dynia piżmowa pieczona na oleju kokosowym. Trzeci posiłek. 4 kiwi. Następnie znów soczewica i surowy ogórek. Czym dobra jest ta dieta? Nie masz ograniczeń ilościowych. Jeżeli masz ochotę, możesz zjeść 20 kg tej soczewicy, nie ma problemu. Proste. Ale efekty daje. Przez 13 dni, raz na 2-3 miesiące dziewczyny to stosują. Cóż, jeżeli chodzi o mnie, ja tej diety nie próbowałem. Muszę Ci się przyznać, że takie mam dziwne przyzwyczajenie. No jeżeli się nie najem chleba, kartofli, kaszy, makaronu, chodzę głodny. Albo wydaje mi się, że jestem głodny. Raczej wydaje mi się, no ale takie przyzwyczajenie. Obiecałem dziewczynom, że kiedyś tego spróbuję. Z wyrozumieniem popatrzyły, posłuchały tego mojego kiedyś. Także ja tej diety nie sprawdzałem, natomiast na pewno jest rewelacyjna, bo widziałem jej efekty. Dodam do tego, że
Te kobiety są wszystkie wegetariankami bądź wegankami, natomiast ja uważam, że to jest bardzo fajne ze względów zarówno moralnych, jak i zdrowotnych. Tobie tego nie wmuszam. One zresztą też nie w jednym czasie zostały tymi wegetariankami. Jak mówił pewien szaman zapytany na to, czy to prawda, że zmusza swoich uczniów do zaprzestania jedzenia mięsa, ryby, powiedział: nikogo do niczego nie zmuszam, wszystko przychodzi na pewnym etapie rozwoju. W pewnym momencie myślę, że każdy z nas to poczuje. Myślę, że to też miało pewien wpływ na ich urodę, natomiast głównie ta dieta. Głównie ta dieta polecam. Szczerze polecam, spróbuj, przekonaj się. Po tych 13 dniach, pierwszej, drugiej czy trzeciej turze, chętnie usłyszę Twoją opinię na ten temat. Czy to naprawdę u Ciebie też tak fantastycznie działa? Wszystko na dziś. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, gdzie znajdziesz sporo ciekawych materiałów na temat rozwoju duchowego, zwykłych porad życiowych, unikania niebezpieczeństw w życiu, chorób. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.